Witam Gryfnie, to już zazio Ojgin z Pnioków. Wiecie, w domu trzeba dawać pozór na dziecka, bo dziecka mają to do się, że genau miarkują, co ojce go dają między sobą, co tam słychać, co tego, i wyciągają z tego potem swoje wnioski. Kiedyś gdyż taki syneczek przylazuje do ojca i go do ojciec, słuchaj no, co to jest? Co to jest ta agencja towarzysko? A wiecie, u nas otwarli teraz taką moderną agencję towarzysko w Wanielickiej Farze. No ojciec taki deczko bamontny, bo nie wiedział co odpowiedzieć. To, wiesz, synek, to jest takie miejsce, kaj człowiekowi, znaczy się chłopowi, robią dobrze za pieniądze. I to by było pogodze, ale syneczek dostał ptaszengeld zwykowy, dziebko większy, bo za dobre noty we szkole. Wziął te pieniądze, poleciał do tej agencji towarzyskiej, gringo, otwierał mu taką starą półmuter, patrzy na niego, mówi, no wy robicie hopom tu dobrze, ja mam pieniądze. Ta półmuter nie miała co powiedzieć, go do to pójdź, wlazuj synek, graj. Napyta go do kuchyni, jak się synek siednął, ona ukroła trzy takie grube sznity chleba, takiego wielkiego wiejskiego chleba, poszmarowała genau masłem, na to mocka miodu, da te trzy sznity temu synkowi. Na wieczór syneczek wlatuje do chałupy, ojce siedzieli już przy wieczerzy, do mamulko, tatulku, ja był dzisiaj w tej agencji towarzyskiej. No mama zdębiała już blank, ojciec mu chyba gibis wyleciał. No i co synek? Wiesz ojciec, dwie rzech smuk, a ta trzecioch i no wylizą. Kiedy było o dzieckach, to można i o starzykach. Wiecie ta zima, starzyk ze starką narychtowali się wieczerzą, po wieczerzy położyli się na prykol. Ale ta stara no tak najpierw tak łamziła, przetwierała się tam, a nas odwidać jako bardzo, jako feznach wyjść była. No na ostatku legła się koło tego starego go do wieży, orguś. Jak my byli młode, to tyś mnie tak zawsze po liczkach pochają na wieczór. No to ten wziął. Pochają ją po tych liczkach i bierze się do spania. Jorguś, Jorguś, ale wiesz, jak my byli młode, to tyś mnie pochają, ale tyś mnie ty zawsze jeszcze kusikował we czółko tak gryfnie. No toż Jorguś nie chcąc, obrócił się do kusika na czoło, łoptar gęba rynkowym nacht hymdy i bierze się już na richtig do spania. Ażki ta baba zaś, Jorguś, Jorguś, ale wiesz, jak my byli blank młode, toś ty mnie tak na wieczór, tak libeźnie, tak blank, fajnie, zawsze bajsnął w ucho. Deczko cicho, rozsłychać cioranie laci po dylinach. Jorguś, kaj ty leziesz? No kajo leza, do kaźlika pogybić. No i sami się wspomniało taki fal, on jest po prawdzie. We piątek, na odwieczerz, tak już wele piątej, do wywołanego jubileża w Katowicach wlazuje taki starszy, elegancki, sztramski hop, i no starszejszy już taki, ale taki widać, uchowany, wyflejgowany, z gryfnistą, modą, frelą, tak można 20 pora lot, wleźli rań, no i ten starszy hop,
Tak się pozglądał po tym sklepie u tego jubilerza. No i powiedział, my sam przyszli się lajsnąć jakiś pierścionek do tej dziochy. No oglądali, dość pora tego, woroz jest taki, dziosze się łocy otworzyli, ten się podobał. No do dnchob go do dobra, bierymy tym pierścionek. No ale jubilerz tak patrzy na niego, do, ale wiecie to, ten pierścionek jest we wercie 100 tysięcy złociaków. Jest derku się 100 tysięcy, ale nic, dziosze się podobał, bierymy ten pierścionek. No już lubiliś do pakieta, wsadził go do... No ale jak pan teraz będziesz płacił? Gotówką, czy będziesz pan płacił kartą? Panie, w to w dzisiejszych czasach takie srogie pieniądze nosi w kabzi. Kartą by da płacił. Dał ta karta temu jubilerzowi, ale jubilerz go dowiesz, pan, ja muszę takie srogie pieniądze, to ja muszę w banku sprawdzić, czy wy macie pokrycie na to. A teraz już jest po piątej, banki już nieczynne, to ja nie wiem, co my zrobimy. Panie, to jest piątek, zrobimy inaczej. Ja mam taki foszlak. Wy schowacie do waszej pancer... Szranku, schowacie ten pierścionek, żeby mi go żaden nie kupił jutro. I ta karta wam też zostawia. Wy się to schowacie w tym pancerkasie, a ja przyda, wy w poniedziałek, jak ino banki otworzą, to wy pójdziecie z tą kartą do banku, zapytacie się, zadzwonicie, będzie pokrycie, to ja potem przyjadę, gdy idziecie do mnie. Śledził ten szósty dzień. Jubilerz dzwonił we poniedziałek, zaraz jak ino bank otwarli do banku. Pora minutek cicho i tam się odzywał chłop z tego banku. Panie, ale ta karta nie ma ani grosza pokrycia i to już chyba od 5 lat. Na tej karcie nie ma ani grosika. Trochę się stropił ten jubilerz, dzwoni po tego istnego, ten istny przylazuje go do ja. Panoczku, ja wiem, że ja tam nie mam ani grosika. Ja to blank gynał wiedział. Ale wiesz pan, jaki ja miał dwudniowy, gryfny szlus tydzień z tą dziołchą? No to persglutkowie.